Nagrywam. Okej, super. Nazywam się Edyta Łukaszewska. Za pierwszą pełną rolę na festiwalu krakowskim Boska Komedia w 2017 roku za już się z spektaklu Agaty Dudek. Będzie pani zadowolona, czyli mało. Słuchajcie, jak ja byłam w waszym wieku, jak te babcie opowiadam zawsze, to nie było internetu i oni jak nie było. Ja mówię, no słuchajcie, no nie było, nie? Ja pamiętam, jak chodziłam do szkoły i pojawił się w Polsce internet, to można było odpalić przeglądarkę, pójść na spacer i być może ci się załadowała strona, bo to dosłownie internet na korbkę, nie? Że bardzo wolno to chodziło. Albo takie marzenia, jakie ja miałam wtedy, bo czasami rozmawiamy o marzeniach, o czym oni marzą, nie? Moim marzeniem to było mieć czarne dżinsy i skórzany plecak. I mówiłam moim rodzicom, że w ogóle wszyscy w klasie mają skórzane plecaki, tylko ja nie. Czy bardzo chcą, żebym była taka gorsza. I mój tata latał i szukał tego skórzanego plecaka do mnie, po czym się wściekł, bo ja go całego poprzebijałam agrafkami, nie? Drogie, kurczę, wiecie, nie? Wyszukane, wychuchane, nie było takich rzeczy w sklepach wtedy, więc to nie było wcale łatwe, żeby takie coś zdobyć i jeszcze od razu zniszczone, nie? I oni takie rzeczy bardziej łapią, albo na przykład anegdoty, czy takie historie z życia moich rodziców, że marzeniem mojego taty było zjeść kilogram bananów. No bo nie było, tak? Takich. Zresztą podobno twierdzą moi rodzice, że w pewnym momencie, gdzieś tam w latach 90. już można. Bo kilogram bananów kosztował chyba tyle, co miesięczna pensja nauczycielska. Nie, no pomarańcze, nie? No. U nas pomarańcze. To pomarańcze to było właśnie takim symbolem, nie? Tak. Bogactwa w ogóle tego, tak. Że wow, masz po prostu w domu właściwie wszystko. Pomarańcze, no. Cukierki. Tak. I pamiętam, że mój tata mówił, że zjedli te banany tam na maksa, można było je kupić, się pochorowali z mamą i już mieli dosyć bananów, tak? Ale jakby jak uświadomisz sobie takie problemy życia codziennego, dnia codziennego, to powie więcej niż, nie wiem, 3-godzinny wykład o tym, co to jest komunizm, nie? Albo, że nie można było wyjechać z kraju, bo nie miałeś w domu paszportu. To jest clue, nie? Tak. Także myślę, że w taki sposób... Że władza zabroniła uczyć. Po prostu tak. Podróżować, tak, nie? Tak. I teraz, żeby oni sobie wyobrazili, ci młodzi ludzie, że oni nie mogą wyjechać. Że nie jest tak, że oni nie mają pieniędzy, nie? I zarobią tam może coś, bo pojadą na stopa, tak. Nie? Nie, można po było. Po prostu nie można. Koniec. Bo jakiś polityk po prostu sobie tak wymyślił, że nas pozamyka, tak. Nie? Bo wtedy będzie łatwiej nas kontrolować. No. I właśnie to jest też dla mnie powód, żeby uczyć ludzi historii w taki ludzki sposób. Ja dlatego też jakby mnie dotknęło po prostu ten fakt, bo to był 89, tak? Mhm. Akurat na Węgrzech, wracałem do porno. To był 89, nie? Gdzie Ceausescu nawet zrobił coś takiego, że przeprowadził ludzi ze wsi, ci, którzy chcieli, a mieli naprawdę tam dużo takich nagród za to, że darmowe na przykład mieszkanie po prostu, tak. Nie? Tylko dlatego, słuchajcie, bo Ceausescu nie mógł założyć pluskwy na wsi gdzieś tam. Nie mógł kontrolować tych ludzi, którzy tam gdzieś mieszkali w lasach w ogóle, gdzieś tam po prostu zamknięci jakby naturą. Natura ich chroniła przed kontrolą systemu totalitarnego. To proponował po prostu mieszkania takim ludziom i te mieszkania już od razu były opluskwowane, czyli dzisiaj nasz Facebook, nie? I inne społecznościowe, gdzie tam śledzą nas po prostu różni agenci i te słowa wyciągają, które są niebezpieczne dla jakichś tam społeczeństw. Tak się wydaje tym różnym służbom bezpieczeństwa. To była taka sytuacja, że po prostu dostawali mieszkania ludzie i myśleli, że taka wspaniała w ogóle im się sytuacja wydarzyła, a po prostu byli podsłuchiwani. No nie, i to jest 89, trzeba sobie zdać z tego sprawę, jak mało się musi wydarzyć i w jakim szybkim tempie można odebrać ludziom wolność. Bo nic nie jest dane, nie? Bo to się tak wydaje, że jak już zdobyłeś, czy zdobyłaś jakieś prawa też w przypadku praw kobiet, to już tak będzie. To tak będzie, że to jest dane raz na zawsze. To jest nieprawda, tak? Mnie to jakby szczególnie dotyka właśnie w przypadku myślenia o prawach kobiet, nie?
że to, co wywalczyły sobie kobiety, że to się tak łatwo cofa, że chwila nieuwagi... Tak. No. Chwila tylko nieuwagi. Zresztą ja nie powiem, ale czytałam już tyle mnóstwo książek i to się powtarza często, że systemy totalitarne zaczynają od kobiet. Tak. No. Że zawsze od ograniczeń po prostu kobiet, no i oczywiście później sztuki. Tak. To się powtarza, to akurat wszystko jedno, jakkolwiek to się nazywa, mhm. nie? Ten system totalitarny, ale tak się zaczyna. No. To już od razu trzeba mieć wtedy uważność. Tak, no. Na wszystko i patrzeć naokoło głowy. Talibowie to samo też robili zresztą. Dobra, zróbmy coś optymistycznego. Tak. O czymś optymistycznym porozmawiamy. Dobrze. To gdybyś była czarodziejką, miała różdżkę po prostu czarodziejską i supermoce, to jak byś zmieniła edukację? No. Szkołę jakbyś zmieniła. Mogłabyś opowiedzieć o szkole. Mm-hmm. Jak ona by wyglądała? Marzymy. Mm-hmm, marzenia. Okej. Okay. No ja marzę o szkole, która przede wszystkim jest wolna. Która daje wolność i która wspiera w rozwoju, która jest bardzo akceptująca, to znaczy ona rozumie, czy społeczność, która ją tworzy, rozumie, że każdy właśnie może być inny, że mamy swoje tempo, że mamy swoje cechy, predyspozycje, marzenia i tak dalej i po prostu to uwzględnia, że ty masz prawo taką osobą być, więc na pewno szkoła, która jest wolna, która jest taka autonomiczna, która wspiera, która z takich bardzo prozaicznych rzeczy, która jest zorganizowana nawet na przestrzeni takiej wizualnej w taki sposób, że chcesz się uczyć, nie? Bo to jest tak, jak małe dziecko idzie do szkoły, no to kurczę, jest pełne radości, odkrywa, uwielbia się uczyć. I nagle się okazuje, że przestaje, nie? Że nagle nienawidzi się uczyć, że nie chce się uczyć, że nie chce chodzić do szkoły i tak dalej. Czyli to my zabijamy, nie? Tą naturalną ciekawość, naturalne procesy. Więc ja lubię uczyć przez zabawę i uważam, że nie ma, że czasami mi tam zarzucano, że no jak, ale pracujesz tam z licealistami, z licealistkami i co, i się bawicie na lekcji. Tak. Człowiek jak się bawi, jak się dobrze czuje, no to się chętniej uczy. Uczy się mimochodem bardzo często, albo uczy się rzeczy nieuświadomionych zupełnie, nie? Także na pewno taka szkoła radosna, z mniejszą ilością stresu. Stres nas blokuje, nie wpływa pozytywnie na procesy poznawcze, nie jest dobry, jeśli chodzi o organizację nauki, więc jest zupełnie niepotrzebny, powinien zostać wyeliminowany ze szkoły. A co stresuje? Oceny bardzo stresują, więc ja jestem zwolenniczką odchodzenia od ocen, takich zwłaszcza bieżących. To zresztą prawo dopuszcza i często ludzie nie wiedzą, że w tej chwili też możesz uczyć bez ocen, tak? Do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Ale wiesz, pierwszy argument od razu jest, no ale to cię nie będą uczyli, nie? A tak to się uczą, tak to się stresują i też się nie uczą, nie? No, ci, co nie chcą, jak jest bardzo duży opór materii, no to przecież nie wszystkiego musi się nauczyć. To jest jakby też ważne, że ja też się nie chcę wszystkiego dzisiaj uczyć. Znaczy dostaję dużo różnych, jest dużo bodźców, jest wielka oferta, tak, szeroka, a ja też wybieram to, co jest mi potrzebne, to, czego chciałabym się nauczyć, nie? Wiadomo, że pewien kanon czy baza jest, nie? Ale może demokratycznie zadecydujmy, co powinno się w tej bazie znaleźć. Także bez ocen, na pewno bez testów, na pewno bez egzaminów takich porównujących, bo to ułatwia oczywiście pewne procesy, rekrutacja na studia, tego typu rzeczy, ale w procesie znów edukacyjnym nie ma żadnego znaczenia, nie? Więc taka szkoła. Chciałabym też taką szkołę, w której na tą szkołę mają wpływ największy albo bardzo, bardzo duży młodzi ludzie. Czyli żeby oni się czuli realnie podmiotami edukacji, a nie jakimiś przedmiotami, które my sobie przestawiamy, tak jak nam się podoba, czy możemy, tak jak ty mówiłaś, ośmieszyć kogoś na lekcji. W ogóle jak słyszę takie historie, to mi się chce ryczeć, bo to są takie traumy, które zostają na lata i które blokują ludzi na lata przed byciem tym, kim mogliby być, nie? Także na pewno my dużo mówimy o Korczaku, o w ogóle świecie edukacyjnym się tak dużo mówi o Korczaku, ale wszyscy tylko cytują, a nie żyją w ten sposób, więc Korczak, 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 Korczak. Najważniejsze jest dobro dziecka, po prostu, tak? Czy szkoła dzisiejsza działa na rzecz dobra dziecka? Nie. No więc stwórzmy taką szkołę, która będzie na dobro dziecka, czy jakby priorytetem będzie to dobro dziecka. Bezpieczna szkoła.
to musi być bezpieczna szkoła, jak dzisiaj, wiesz, słucham tych wszystkich, znowu będzie, ja niby jestem optymistką, ale po prostu tak jestem wściekła. Marzenia, marzenia, dawaj, marzenia. Marzenia, dobra, bezpieczna, po prostu. Jesteś, jaki jesteś i my Cię kochamy, takiego, jakim jesteś, po prostu. Bądź sobą, tak, czuj się tutaj dobrze, jesteś bezpieczny. Co jeszcze? No szkoła w ogóle blisko natury. To by było takie świetne, gdybyśmy w ogóle stawiali na szkołę, która jest bardziej taka zindywidualizowana, że te szkoły gdzieś tam dużo czasu, te lekcje czy zajęcia się odbywają jednak na dworze, w kontakcie i z poszanowaniem natury. Ja taki pomysł miałam w mojej szkole, że kupiliśmy leżaki i czasami lekcje na tych leżakach prowadzę. I to jest zupełnie inna lekcja. To nie znaczy, że my nic nie robimy. Tak czasami moje koleżanki i koledzy, wiesz, ty tyle siedzisz na dworze, to nic nie robicie, nie? Nieprawda. Po prostu robimy troszeczkę inaczej, nie? Świetne są dyskusje na leżakach z taką młodzieżą zrelaksowaną, która nie jest zestresowana. Więc taką bym chciała. Chciałabym w ogóle taką szkołę, która no, te wszystkie kompetencje, o których mówiliśmy wcześniej, kształci, czyli daje do tego przestrzeń, która pracuje projektami różnymi, najróżniejszymi, bo to od razu się przygotowujesz do funkcjonowania w takim świecie zawodowym, czy nie tylko, nie? Ale takie możliwości daje. W ogóle, żebyśmy byli bardziej w partnerstwie z młodymi ludźmi niż w hierarchii, tak? Ludzie się tego boją zupełnie niepotrzebnie, bo boją się, że jak się uderzy w hierarchię, to stracisz szacunek, a szacunek nie w taki sposób zdobywasz, nie? To każdy wie, że tylko dlatego, że jesteś wyżej od dzieciaka, którego uczysz, nie znaczy, że ty masz jego szacunek, czy że jesteś dla niego... A w jaki sposób zdobywasz szacunek?